Cześć, tu Mać, witajcie w kolejnym odcinku serii Minecraft na Obcasach sezon 4. Moja sypialnia została wykończona. W domku ogólnie większych zmian nie ma, ale na świecie, no, się podziało. To lodówki nie zamknął. A potem dziwicie się, że śnieg w Polsce pada. Zmykajcie te lodówki, co? Dobra. Tak, tutaj przebłąkał mi się lis, więc stwierdziłam, że go sobie tutaj, że tak powiem, przypaluje i niech sobie tutaj ze mną siedzi. W domku, tak jak mówiłam, zmian większych nie ma. Firanki mi się podobają i nie rosną tak, jak nie powinny, więc jest okej. Co tutaj się wydarzyło? Tutaj natomiast miało miejsce to, że wyrównałam teren pod wioskę, no i będzie można tutaj już zacząć budować. Pousuwałam, słuchajcie, płotki, które były niepotrzebne, domki pousuwałam, został jeden dla mojego ozłoconego NPC-a. Tutaj NPC sobie wesoło. Nie! Nie, bo ja najazd miałam! O matko. Dobra, no to na początek się pobijemy, potem wam poopowiadam, co tam było dalej, a ogólnie zapraszam was na G2, link macie w opisie filmu. Tak, ja to zawsze muszę coś spsuć. Z której strony jadą? Ale patrzcie, mamy bodyguardów, będzie ochrona, chociaż oni to już na wykończeniu, przez to, że płotów nie ma. O, tutaj widzę, że była gruba zabawa. Wy co tam marchewkami plujecie? Albo mi się wydawało. Dobra, tutaj, tutaj najeżdża. Nie naciągaj! Umieraj! Dobra. Jeden pokonany. Konstanty, ty uważaj! Masz tam jednego, ci zostawię. Aha, ty akurat na tego się nategowałeś. Mam nadzieję, że Konstanty mi nie umrze. Ogólnie powstała też pluskwiarnia. Tak, ja jeszcze nie budowałam i powiem wam, że jest bardzo fajna. No i właśnie tam miałam, przyleźli mi do środka te barbarzyńce. No i tak myślę, no dobra, no przyleźli, to przyleźli, ubiję. Zapomniałam, że ja tutaj na początku chcę przyjść. Zresztą tak długo tam dużo czasu spędziłam, że myślałam, że to już mi zeszło. No jak ja to mówię, koza też myślała i zdechła. Dobra, teraz z której strony będziecie jechać? O, tam jadą, dobra. Nasz Konstanty Waleczny działa. Co, tylko jeden? No na pewno jeden tu nie był. O, tam jeszcze jakiś siekiero będzie ganiał zaraz. O, no, widzę, że ty sobie radzisz sam. O, tutaj jakiś przemknął. A tu do moich rozmnożycieli się pchają. A dlaczego jeden przestał być rozmnożycielem? Bo nie ma kapelusika, no to się nie zgadza. No dobra, to i tak będzie, słuchajcie, przeniesione. Jeszcze, ała! Gdzie jest tą siekierą mi na twarz? Czego ja? Czy on tak mocno bije, czy ja nie do końca... Nie, no całą zbroję mam. O co, kaman? Leje? Niemożliwie. No, to i tak będzie, słuchajcie, przeniesione. Tutaj, gdzie... Tu będzie fontanna, gdzie oni sobie, że tak powiem, wesoło skaczą. No i tutaj chcę w koło domki porobić, może jakiś mini ratusz czy coś. No, żeby to tak fajnie, wiecie, wyglądało. Dobra, czekajcie, bo ja głodna jestem. Nie walczymy na głodnego. Zawsze to powtarzam. Oni chyba stamtąd będą już szli, tam Konstanty już pilnuje. Zobaczymy. Tak dość strategicznym miejscu stoję, że widzę każdą stronę, z której oni by mogli nadciągać. Dobra, z tego czekania to zgłodniałam. Szkoda, że nie mam żelaza, bym go tutaj otegowała. Dobra, to tutaj w ogóle odotąd o dwa... A, wy się... stąd przyszliście? Nie, jeden chyba przyleciał po prostu. Tutaj to o dwa albo o trzy aż było podniesione. Przynajmniej się dirta wyzbyłam, więc jest spoko. Dobra, no gdzie ten najazd, bo ja... O, leci, leci gość. Gdzie mi tu do tych moich prywatnych NPC-ów? Publicznie się było czepiać. Dobra, ten umrzył. Tam są lisy. O, ale te lisy, wiecie co, tak pasują do tych pomarańczowych żab. Mnie to strasznie ostatnio bawiło, jak tutaj równałam. Tu jakiś lis mi przebiegł. Tutaj, tędy właśnie żaby skaczą. No, cyrki się tutaj działy, jak ja tutaj to wyrównywałam. Dobra, gdzie reszta... najazdowców. Tam widzę, ci pilnują. Szkoda, że dzwon schowałam. Jakbym miała dzwon, zadzwoniła, by mi się podświetliło. O! O! Jakże ich pilnujecie! Patrzcie, barbarzyńcy tu się patrzą! Chodź, chodź, barbarzyńca, o! Paczek sobie polatasz ładnie. No. Dobra, najgorzej... O, tam są! Konstanci, chodźcie! Zaraz ja całą tą ekipę tu przyprowadzę i będzie. A czego on śmierdzi? Czego to śmierdzi? Chodź, śmierdzący, chodź! Chodź, bo ja głodna jestem, idziesz? A, idziesz, idziesz, idziesz.
Konstanci, pomocy! Dobra, Konstanci już tam działają. Ja przez ten czas mogę zjeść. Czekajcie, muszę... Ałago, do Konstantych tu! Dobra, po sprawie. To jeszcze kilku najeźdźców musi gdzieś być. Zapewne też gdzieś z tamtej strony. Czemu nagle kierunek najazdu zmienili? Byli stamtąd. Wiedźma? A tak, bo ja teraz na najtrudniejszym gram. A na najtrudniejszym to i wiedźmy latają. To już wiem, dlaczego tamten mógł śmierdzieć. Jaćka, umrzyj! Nie lecz się, to by już nic nie pomoże. Dobra, dzieci najeźdźcy. Oni gdzieś tu może by byli? Jeszcze jakieś sadzonki się nawet dostały. Lisek jest. Co tam, lisku, marce masz? Poza gałęziami oczywiście. Aha. No, ar, tylko... Gdzie są ci gamonie? Serio? Nie mieliście gdzie się tutaj zebrać? Dobra, umarł. Jeszcze jedna fala? Co to ma być? Toż to się nie zgadza. Ustawowo się nie zgadza, zawsze były trzy. Były trzy fale, co to ma być? Ja chcę do Konstanty, niech mnie ratują. Tam jaki najazd potężny! Ło! Toż ja takiego jeszcze w życiu nie widziałam. Dobra, ale Konstancin idzie sobie radzą. O, tutaj trzech kolejnych idzie na pomoc. O, chodź tu. Najgorzej, że tych wiedźmów pełno, ale dobra, już tu Konstanci działają. No. Jak ta się śmieje. Dobra, i chyba ona jest pokonany. Jak to jeszcze jedna fala? Ile tych falów będzie? Toż to już piąta! Ej, no ludzie, bez jaj. Ja nigdy takiego najazdu jeszcze nie widziałam. Dobra, z której mańki teraz? Z tamtej. Z tamtej, z gór naciągają. Teraz górski najazd. Patrzcie, nawet na tym jedzie. Nie, autentycznie on na nim jedzie. Dobra, zanim oni do mnie dojdą, to patrzcie, sami się poobijają, bo to kaleki jakie. O, tutaj jeden jest, chodź pan. Ty, co jedziesz, chodź! Nie, serio, skąd tyle fal nagle? Dobra, Konstanci, do roboty. Dobrze, że ja tych Konstantych mam. Przecież ja bym poległa. Od kiedy to takie silne? No dobra, ja całe życie na... O! Patrzcie, mamy tego takiego! Wo! Dobra, a tych małych wyporków jeszcze pokonać. To ja się za Konstantymi schowam. O! Mam ten. Totem nieśmiertelności. Ja nie wiedziałam, że tyle fal jest na tym... Na trudnym. No, patrzcie, jak za tym ganiają. Ja się za nimi będę chować. Dobra, bo ten mi nie odpuści, widzę. Dobra, umrzyło. Tylko jeszcze jeden gdzieś tam się zakapućkał chyba. Nie dojechał. O, stoi! Dobra, no musimy go... Szkoda, że nie wzięłam... Mamy... A nawet kuszy nie wyrzucili. Co za darmo zjadę jedno. Hej! Hej, kolego, nie chcesz zejść do mnie? Halo? Spchaj się na tę górę. Nie wiadomo, którą drogą. Panie, chodź i poddaj się. Nie. Ej. Wiecie co, to chyba jakiś marzyciel. Tak coś czuję, że to marzyciel. No, chodź trochę do wioski, co? Ej. Ej, on w ogóle nawet i on ucieka. Dobra. Jak to jeszcze jedna fala? Konstanci! To już noc idzie, jeszcze tu zombie zaraz pewnie przylezą. Matko, Konstanci, co tu się wyprawia? Pierwszy raz w życiu tam są teraz. Pierwszy raz w życiu takiej fali doświadczam. Czy kiedy to się skończy?
Konstanci! Chodźcie tu! Gdzie żeście się rozleźli? Patrzcie, atak! O, dobra, ten już atak wyczuł. Znowu jest ten latający. O, właśnie ten o. Ej! A teraz jest dalej z tymi, dobra, tych pokonali. Kolejny totem. Ej, a ty co mi na plecy wskakujesz? Mam nadzieję, że to już ostatnia fala. Czekajcie, bo tutaj jeszcze... O, tam jest jeszcze gamoń. Dobra, oni go sami chyba uklep... Jeszcze jedna?! Ile tych fal?! Ja już powiem fakt, że tutaj ciemno. Przecież mam możliwość podoświetlenia tego, bo stwierdziłam, że ja to kiedyś zrobię nocą. Jak... Oj. Jak właśnie będzie ciemno, to będzie dobrze doświetlać, tak? Dobra, pole bitwy nam doświetla. Ja słyszałam tu du-du-du. Skąd oni nadciągają teraz pytanie? Tam już baśki. O! Tutaj są, dobra. To wy sobie walczy, ja przez ten czas zjem na spokojnie. Co to za kulce były? Ja tego w życiu nie widziałam. Dobra, czekajcie, bo tu mnie żro wszystko, co może. Najgorsze te latające nic po nie. Przestań mnie drapać po plecach, teraz nie swędzą. Patrzcie tu, co się wyprawia. Tu nie wolno. Au, ała, Konstanci, help! Help! Dobra, kolejny totem. Ja sobie tego totema może włożę, bo tutaj to niebezpieczne rzeczy się dzieją dzisiaj. Jeden Konstanty zginął! A co oni koło mojego domu robią? Nie mówcie, że mi jeszcze dom chcą roznieść. Ale teraz przechodząc... Aż dwóch? Te, tu, du-du-du, chodźcie. Chodźcie tu, du-du-du. Idzie. On chyba te kulce robi. Takie dziwne. Dobra, idę tego Konstantego tutaj ściągnąć do pomocy. A to coż wy mieli tego ubijać? Dobra, już go dorwali. Czekajcie, bo... jeszcze te małe pokurcze latają. Gdzie to się nocą bić? I fale robić. Te latające już? Chyba już. Dobra, czekajcie, bo tu jeszcze dwa totemki leżą, ja sobie je wezmę z chęcią. A tam się zakałapućkał mi na winklu. O! To jakiś tancerz. Dobra, ty, chodź. Nie, w drugą stronę chodź. A ty zejdź. Nie przeszkadzaj. Dobra, widzę moje wieśniaki bezpieczne. Idzie to? Jedzie. Chodź, Konstanty, patrz. Tam mi chyba jednego zabili wieśniaka, a jak teraz rozchówek będę robić? Konstanci, halo. Halo, Konstanci, tutaj taki... Taki duży idzie. Chcecie pomóc? Chcecie. Naprawdę, gdyby nie ci Konstanci, ja bym nie dała rady. Jeden zginął znowu. Powiedzcie, że to koniec. Koniec! Koniec, udało się! Jest zwycięstwo! Dobra, fajerwerki poproszę. Halo, no gdzie gloria i chwała dla mnie? Dobra, chyba będzie później. Idę spać w takim razie. Zaraz ja tutaj przyjdę sobie jeszcze w ciągu dnia. Na sekundkę. Dobrze, że tutaj chociaż ten oświetlone wszystko. Dobra, dobranoc. Może co tam się jeszcze darło? Może jakiś fantom? Ja nie wiem nawet kiedy ja spałam ostatnio. Zaraz zobaczymy. A, nie to, tu. Matko, wszyscy Konstanci zginęli. O, był dzwon. Był, a ja nie popatrzyłam. Dobra. O, siema panie, co oferujesz? Muszelki, tak. Wszystko mam, panie. Wszystko mam, nie jest to potrzebne. Dobra, tutaj jeszcze dwóch Konstantych się uchowało. Skąd? Dirt? To ja nie mam pojęcia.
Patrzcie, cały ekwipunek mi zawalili, ale tyle totemów nieśmiertelności to ja jeszcze w życiu nie miałam. Autentycznie. Ja nie spodziewałam się serio, że tyle będzie fal na tym trudnym poziomie. Nigdy zresztą nie robiłam najazdu na trudnym poziomie, wyszło przez przypadek. Ale matko, pół odcinka aż to zajęło. Dobra, kochani, tak, co tutaj będzie? Teraz jak biegłam do domu, bo tutaj fajnie tak zobaczyłam, patrzcie, jak się biegnie do mojego domu, to fajnie tutaj wygląda to żółwie jeziorko. Je trzeba podnieść troszkę wyżej. Foka, nie chrap. Nagranie robię. Foka. Ale mocno zasnęła. Dobra. W każdym razie, z tej strony zrobię też takie jeziorko. Tutaj takie ala ogrody. A tutaj właśnie teraz się zastanowiłam, czy by tutaj takiego zameczku małego nie walnąć, nie? Na podwyższeniu. Tylko wiecie co, też bym chciała go w kwarcu. A to jednak, no... Uzbierać tego to trochę czasu zajmie, ale fajnie by to mogło wyglądać i oni by sobie ganiali po tym. Tutaj w ogóle dałam łóżko, żeby oni chętniej mi powłazili do tej fontanny, no i faktycznie wieczorem chętniej wskakiwali tam. No, więc taki tutaj jest zamysł. Teraz czekajcie, skoczymy na chwilę sobie do domu. Ja ten cały pierdolnik, co ja tutaj mam, wyrzucę. Znaczy wyrzucę, w jakąś skrzynkę sobie włożymy, potem ja to posprzątam. Jeszcze tutaj porządku pilnuję w tym magazynie. I pójdziemy, zobaczycie co ja ostatnio tam stworzyłam w pluskwiarni. Dobra, tutaj sobie się jeszcze dożywmy. Może jeszcze bym coś wzięła na drogę, jakieś żarcie. Dobra, tutaj to wszystko zostawię. Będę musiała nowych konstantych tam porobić. Ja się czułam zdecydowanie bezpiecznie, jak ci konstanci tam byli. Dobra, totem może sobie iść, bo on mi jako tako nie jest potrzebny. Mamy 16 chlebów, wiecie co? Wezmę sobie jeszcze. A i dzięki serdecznie, słuchajcie, za pomysł, żeby ogrodzić... Ogrodzić portal z drugiej strony. Naprawdę, to rozwiązało moje wszystkie problemy z pigmejami. One już tu nie włażą mnie. No i jest w końcu spokój. No, też wszystkie drzwi stoją na miejscu. Właśnie, Staszka dzisiaj nie odwiedziliśmy. Dobra, było tyle atrakcji, że Staszek nam wybaczy. Dobra, no portal tutaj nic się nie zmieniło. Żaba jedna zeskoczyła z podestu, jak ja to mówię, ale widocznie miała taki kaprys. O, a tutaj właśnie tak to sobie obmurowałam, dałam sobie te i nic mi tutaj już nie wchodzi, jest święty spokój. Zamierzałam też wykańczać tutaj żelazem to wszystko, ale już nie wyrobiłam czasowo. Dobra, chodźmy na grzybową, bo to wszystko... Wyspy Grzybowej się tyczy, tam właśnie blisko jest ta... Gdzie żeś spadł, chciałam pod tobą przejść. Tam właśnie jest pluskwiarnia. Tą pluskwiarnię też, o, jakbyście mieli pomysł, to podajcie w komentarzu, bowiem tą pluskwiarnię trzeba byłoby jakoś wydekorować, bo wygląda jak wygląda, a w sumie można coś z tym zrobić fajnego. Pomysł na pluskwiarnię macie w opisie filmu. Wzięłam tam z jakiegoś... z jakiegoś filmiku z YouTube'a, ale powiem wam, że chyba druga najlepsza pluskwiarnia, jaką miałam. Pierwsza najlepsza to była taka, co tam wagoniki jeździły i na niej... No pan to już nie miał gdzie wyleźć. O, a tu obstawa. Nie, mi nie trzeba obstawy, do widzenia. Gdzie był pałac... A, teraz tu wyłazicie. Pałac kryształowy. To była... O, wiem czego jeszcze nie pokazałam. To była najlepsza pluskwiarnia, ona była chyba bodajże w drugim sezonie. Tak mi się wydaje, nie mam pojęcia. No, w każdym razie, tak. A, była burza, słuchajcie, i wzięłam trójzębę, walnęłam w te krowy i są już brązowe. Mówiliście, że nożyczkami je obcięła. To będzie zwykła krowa. Zwykłe krowy miałam, chciałam brązową. Tam, słuchajcie, jest pluskwiarnia. Tak to wygląda z dalsza. W końcu przynajmniej w większości kobla się pozbyłam. Dirtu zresztą z magazynu też, jak równałam teren. Teraz będę mogła sobie trochę kobla z Cośka poprzynosić, żeby tam, wiecie, w razie w jakiś zapas był. A tutaj właśnie zrobiłam sobie przejście i też kolejna myśl, którą tutaj chciałabym zrobić, mianowicie tutaj fajnie byłoby zrobić jakąś chatkę z portalem. Po prostu taka chateczka, gdzie będzie portal, łóżko i dwie skrzynki i tyle. Więc coś bardzo prostego, nawet niekoniecznie, żeby to wyglądało. No i wiecie co, chciałabym tu posadzić jakieś drzewa. Zastanawiałam się nad tymi wielkimi świerkami. Ale to jeszcze do dogadania. Tutaj będę musiała ten tunel sobie poszerzyć, ale to wszystko z czasem. Tutaj miałam to oświetlić, ale na razie dziadostwo się nie pcha, to ja też się nie pcham.
No i powiem wam, pluskwiarnia fajna, wydajna, no trzeba przy niej trochę postać, więc trzeba byłoby sobie jakieś, nie wiem, zajęcie znaleźć przy niej. Albo po prostu postawić, jak ja to mówię, siebie i iść robić obiad. To też całkiem nieźle powinno zadziałać. Dobra, o, już parę kroczków człowiek przelazł i już głodny. No, w najbliższym czasie właśnie chcę robić tą wioskę moją, no ale mówię, teraz mi się zrodził pomysł takiego dworku, pałacyku, coś takiego. No tylko właśnie minus jest taki, że wymyślałam, żeby to było w kwarcu. No strasznie budowle z kwarcu mi się podobają, prawda? Chyba, że połączyć kwarc z pryzmarynem. Wtedy i mniej kwarcu by trzeba było, chyba żebym wzięła biały beton. On też całkiem nieźle się prezentuje i wygląda. No nie wiem, jeszcze powoli pomyślę. Na razie tam trzeba byłoby trochę to wyglądowo do końca poogarniać. No, o, już tutaj nam się ubijają. Nie wiem, dlaczego uwielbiam ten dźwięk ubijania się. Patrzcie, tutaj nam wszystko, o, wpada. O, elegancio. Przy okazji właśnie mogę sobie zabrać ryby. To ryby sobie upiekę i będę miała co jeść. A pamiętam właśnie, jak zrobiłam sobie pluskwiarnię, chyba nawet w tamtym sezonie też miałam pluskwiarnię, ale ona nie była taka wydajna. Tamta to była taka, że tu było koło, a tutaj takie na cztery i oni się pojawiały w tym i chyba spadały. Nie wiem, średnia była, pamiętam. Wiecznie to się dziadostwo zawieszało. I pamiętam, ktoś mi zarzucił, że kiedy ty tyle ryb nałowiłaś, nie? A to właśnie z pluskwiarni było. Dobra, to tędy możemy sobie wyjść, zobaczycie tą pluskwiarnię od góry. I może zapodacie jakiś właśnie pomysł, jak, że tak powiem, tą pluskwiarnię można byłoby wydekorować. O, dzień dobry. Tak to wygląda. Najgorsze, wiecie co było? Wypompowywanie tej wody. Ja jak w Cośku wypompowywałam wodę, no to tam wiecie, no parę jaskiń, troszkę rzeki, szybko poszło. Tutaj myślałam, że ja czegoś dostanę, naprawdę. Ach, ale zrobiłam. O, patrzcie, tutaj ogólnie zamysł jest taki. Tutaj robimy takie... A, jakby wam wytłumaczyć. Od samego dołu, widzicie, tam na samym dole jest solsan. On wypompowuje nam pluskwy tutaj. I na samej górze musimy najpierw zabudować o tak, potem wylewamy wodę. To zabudowanie niszczymy i woda spływa w tą stronę. No i pluskwę, ta się akurat zawiesiła, ale teraz spłynęła, super. No, spływają do środka. Tutaj na zasadzie mob grindera, na 3 to jest bodajże, te tunele. I też woda i je spycha tu. Więc to jest naprawdę całkiem wydajne. Też na przykład, o, w oryginalnym projekcie tutaj jest szkło. Nie ma tabliczek, jest szkło. Ale mi się wydaje właśnie, że tabliczki bardziej przepuszczają niż szkło, chyba że ja coś źle zrobiłam. W każdym razie działa. Działa tutaj i no one wydaje mi się lepiej spadają. No właśnie o tutaj chciałabym coś zrobić. Myślałam też, żeby to odirtować i tutaj zrobić taki, nie wiem, mały zameczek też na wodzie. Ja coś do zamków, do pałacyków mam, nie wiem. Uwielbiam te konstrukcje, budowle. Zobaczę. Też bardzo fajny projekt widziałam gdzieś na Instagramie, mi mignęło. Też na wodzie, tylko twierdza podwodna została osuszona. Wkoło był zrobiony taki krąg, to osuszone i tam taki park wokół tej twierdzy. Twierdza przerobiona potem właśnie chyba była na pryzmaryn i kwarc w stylu nowoczesnym, coś takiego. Fajnie to wyglądało. I teraz tutaj się zastanawiam, a jakby tutaj na górze wybudować tą twierdzę? No, w sumie dlaczego nie? Tutaj możemy to zabudować pryzmarynem. Ogólnie myślałam, żeby tutaj bambusy postawić, ale potem stwierdziłam, że dirtu nie mam, bo się wycykałam z niego. No, ale tutaj, patrzcie, tutaj pod spodem coś by zrobił, a tu na górze to odirtował. Tu jest główna ta... główne podejście, że tak powiem, tej całej twierdzy. Co tam chlapoćkasz, spadaj. I tutaj tą twierdzę tak na górze, na powierzchni zrobić. Fajnie by to chyba wyglądało.
O, pryzmarynów mi brakować nie będzie, właśnie się oprodukują, proszę bardzo. O, a, jak spadają. Dobra, my też spadamy, bo idzie noc. Prześpimy się na grzybowej wyspie. Tutaj też muszę zrobić jakieś lepsze, słuchajcie, zejście. Zejście, wejście, może po prostu tutaj pociągnę tą drabinę na samą górę aż i będzie prościej. No, mówię, ja teraz znowu jakiegoś, że tak powiem, bakcyla minecraftowego złapałam. No i jakoś mam tyle pomysłów na projekty. Nie wiem, chyba wiosnę poczułam. Po prostu w zimie człowiek zdziadział, jak ja to mówię. A teraz na wiosnę, no to o, i jedna budowla, druga budowla. Nie, jakoś tak całkiem przyjemnie mi się to wszystko robi. No nie to, że wcześniej nie robiło się przyjemnie, ale jakiegoś takiego powera nie czułam. Po prostu fajnie się grało, ale teraz się fajnie gra i jest jeszcze power dodatkowo. O, aż przestanęłam z tego zmęczenia. Dobra, idziemy, prześpimy się. No i co? I wrócimy do mnie. Teraz właśnie tak się zastanawiam, za co najpierw się brać? Czy za tą moją wioskę, czy właśnie za tę? Tutaj za konstrukcję na pluskwiarni. W sumie, no, pomyślimy, no, przy tej pluskwiarni i tak muszę być, żeby właśnie mi się pryzmaryny robiły, a pryzmarynów, tak jak mówiłam, będę potrzebowała do Cośka. Cośek na razie w moich myślach jest pryzmarynowo-miedziany, a że miedź mi ozielenieje, zawsze nie pamiętam, jak to się poprawnie mówi, nie ozielenieje. Osadzieje? Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to... Ej, nie wpadaj tam. Jak to poprawnie się powinno nazwać. W każdym razie, i to będzie zielone, i zielone będą pryzmaryny, więc wszystko będzie z sobą prawdopodobnie współgrało. Dobra, idziemy teraz do domu. Bo i tak ja już nic konstruktywnego dzisiaj tu nie zdążę zrobić, a zejdziemy, pokażę wam jeszcze moje brązowe krówki. Ja w życiu się nie spodziewałam, że brązowe krowy można zrobić. Ale na przykład macie... próbowałam zrobić elektrycznego creepera. O, wyjaśnijcie mi to. Bo wiem, że można, jeżeli piorun uderzy w creepera podczas burzy, to creeper powinien się zrobić elektryczny, prawda? Ale ja to samo próbowałam osiągnąć właśnie trójzębem, rzucając w creepera podczas burzy, to on się nie przemieniał. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że stał pod drzewem i, że tak powiem, piorun go by nie sięgnął, czy jak? Nie wiem. Bo na przykład jak w świnie uderzyłam podczas burzy trójzębem i poraził ją piorun, no to zrobiła się pigmejem. A dlaczego na creeperze to nie zadziałało? Czy to nie zadziała w ten sposób na creeperze, czy po prostu coś ja spsułam? O, patrzcie, jak próbuję przeskoczyć ten. Co, przeskoczysz i wejdziesz? Czekajcie, bo on zaraz autentycznie to zrobi. No to może się tepać tutaj do mnie, ja nie mam nic przeciwko. Akurat na te, na fabki magmowe, one mi nie przeszkadzają. Gorzej tutaj było z pigmenami. Czemu ty tu wlazłeś? Siedziałeś tam ładnie, tak, tak, tak. Chcesz wyjść? Nie, nawet nie dasz rady wyjść. Dobra, my za to stąd wyłazimy. Dobra, ja tylko ryby przytargałam. O, wiem, przy okazji do pieca ryby włożymy. Gdzie tu jest jakiś węgiel? Weź to rozteguj, tyle powinno wystarczyć i daj te, super. O, tam chyba na górze mam dwa piecyki, tak mi się... Nie, cztery, bo jeszcze wędzarnię mam. Dobra, trzy. To tak, tu, to podziel to. O, dobra, tak jakoś będzie. Dobra, strasznie nierówno mi to wyszło, ale trudno. Nie, prawie że równo. Dawaj tu rybę. Tutaj też ryba pójdzie? Pójdzie. Oj, to patrzcie, o ile szybciej to się robi. Oddaj tą rybę. Idzie do wędzarni. Proszę bardzo. Niech mi tu się ryby robią. Dobra, chodźcie, jeszcze wam krówki moje pokażę. Muszę tutaj tego wziąć. Albo dać przycisk, albo tę. Płytkę naciskową. Muszę też, wiecie co, zrobić coś z tym dziadostwem, bo to mi tak nie pasuje, tak samo mój mob grinder za mną mi nie pasuje. I zastanawiam się, jak to ogarnąć, żeby to ładnie jakoś wyglądało. Dobra, tutaj właśnie, ja nie wiem, czy te świnie mi uciekają, czy co się z nimi robi. Wiecznie tutaj pełno świń łazi.
a w zagrodzie tych świni jak na lekarstwo. O, patrzcie, mam moje piękne brązowe krówki. No, szkoda, że nożyc nie wzięłam, bym wam pokazała na tej którejś z krowie, że jak ją obetniecie z grzybów, no to wyskakuje normalna krowa. No, ale te brązowe są ładne i urocze. No, a tutaj mówię, to ale w sumie ja bym tego mogła się pozbyć, bo co tam w tym jest? Tylko dają mi zgniłe mięso, prawda? Ryby z tego nie wypadają. Czasami chyba miedź albo żelazo. Zaraz jeszcze na koniec wylezę, tylko zobaczę, co to mi daje. No mówię, tak na dobrą sprawę jest mi to chyba niepotrzebne i mogłabym to rozgrzmocić. No to ja zrobiłam tylko po to, żeby mi ten trójząb wypadł. No i żeby zrobić achievement. No i tak... W sumie na więcej mi to nie jest przydatne. I powiem wam, że ja strasznie lubię budować konstrukcje właśnie typu jak ta pluskwiarnia, typu jak mam endermaniarkę. A co my jeszcze mamy z takich konstrukcji? Chyba tyle, bo jakoś, no bob grinder, bo tutaj jakoś w tym sezonie starałam się nie unowocześniać i nie zapewniać sobie wszystkiego, nie? O, wiecie, jak szukałam pluskwiarni, znalazłam farmę akselotów. Zastanawiam się, czy tego sobie nie zrobić. Naprawdę. No i właśnie zaczyna mnie ciągnąć do robienia tych farm. A wiecie, jak się... To chyba drugi... Nie, trzeci sezon tak się skończył. Że ja miałam praktycznie wszystko tak zapewnione z takich farm. No i po prostu straciłam serce do grania. Dobra, zaraz zobaczymy. Muszelki dają... Jak to nie daje ryb, no to można się tego pozbyć tak na dobrą sprawę. No to ja może tu postoję, niech się trochę to poumiera. A, jak sobie chcę. Dobra, kochani, kończymy ten odcinek. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie go. I widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się. No i cześć.